Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, gramy dalej w Don't Starve Shipwrecked! Moi drodzy, próbujemy teraz tutaj ogarnąć, proszę bardzo, kolejny zestaw kokosów, bo zaczynamy od pewnej informacji, którą rzeczywiście zauważyliście w komentarzach, napisaliście mi ją, znaczy napisaliście w komentarzach, a zauważyliście na filmie. Otóż można zasadzać palmy. Palmy można zasadzać z kokosów, czyli z tak zwanych kokonatów. Tylko najgorsze jest to, że tutaj widać, że te kokosy na tym drzewie są dwa, a kokos spada jeden. Więc teoretycznie, gdybym chciał z powrotem zasadzić kokosa, to zobaczcie, muszę cały kokos z powrotem posadzić. Więc pytanie, jaki jest tego sens? No jest tylko taki, że albo mogę zjeść faktycznie tego kokosa, albo mogę zasadzić go i niedługo pojawi się znowu palma, a palma oznacza liście. Prawda? Więc to głównie dlatego można by jakby nieskończoną liczbę liści sobie wytworzyć, tak? Po prostu ścinamy, prawda, zbieramy kokosa, zasadzamy z powrotem i jest spoko. No właśnie, ale co bym dzisiaj chciał zrobić? Ja mu cholerną wreszcie tę łopatę zrobić. Czy ja już mi stać na łopatę? Aha! Science Machine jest potrzebne do łopaty. Zajebiść! Hammer już znamy, Razor znamy, Pitchfork znamy, Shovel znamy, czyli ogólnie wszystkie toolsy to my już tu ogarniamy ogólnie. Nic nowego już nas nie zaskoczy. Ta maczeta była nowa. No to już wam pokazałem, jak maczeta działa. Druga rzecz, którą sobie spisałem, pisaliście mi w komentarzach, Berry Bush już był! Czyli ten Berry Bush, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, że wygląda na coś nowego, był! Z tego, co widziałem, co mi pisaliście, to chyba w Reign of Giants, ale kurczę, lub jak to mawiali niektórzy i do tej pory pamiętam tę nazwę, czy tę literówkę, może bardziej Region of Gigants, to mnie cały czas ujmuje, jak sobie przypomnę. Więc w Reign of Giants faktycznie mógł być gdzieś ten, przepraszam, ten Berry Bush, ten z takimi liśćmi, takimi pstrokatymi. No więc zobaczymy. W każdym razie będziemy próbowali dalej tutaj zbierać przedmioty i zobaczymy, co się uda. No tego piasku zebrać na razie nie mogę. Ta wyspa wygląda na małą. Może uda nam się w końcu złapać jakiegoś kraba. Mogę zrobić pułapkę na kraba? Mogę zrobić pułapkę na kraba. Yeah, zrobiliśmy pułapkę. Zobaczymy, czy ten krab tutaj z pułapki ucieknie. Czy będzie z nim tak, jak z królikami, że go się tu pogoni, to on poleci? Czy on może nie wychodzi z tych... Nie, to jest krab ten, no więc... Uuu! Ale spryciarz. I wonder where that crab went. Okej, czy on po prostu poszedł. No dobra, czyli jakbym zostawił tę pułapkę, to prawdopodobnie jest szansa, że ten... Uuu! Krab się pojawił, spoko, ale czyli nie będzie tak łatwo złapać kraba, jak coś wydaje. Chyba, że teraz ucieknie do swojej norki. Uciekaj do swojej norki. Kurde! Miałeś uciec do norki! Dobra, to ja sobie poczekam, spokojnie, krabencjusz. Krabisław, ty myślisz, że ty jesteś sprytny? Ja sobie po prostu wykorzystam czas i te kokosy... O! Proszę bardzo, czasami wypadają dwa kokosy jednak. To dobrze. Cześć, Krabisław. Teraz do pułapki, proszę. Kurde! Ej, jaki trep! Widzieliście gościa? Nie złapał się. Nie jest tak prosto jak z królikami widocznie. No to jest ciekawe, powiem wam szczerze. Czyli jeszcze nie wiem, jak złapać dokładnie tego kraba. Nie mam pomysłu. No dobrze, w każdym razie widzę, że ta mapa chyba zeksplorowana jest cała. Tak, widzicie? To jest mapka, która po prostu tutaj ewidentnie nie ma zbyt dużo jakby surowców, czyli teoretycznie mogę jeszcze zebrać jednego kokosa. Berry mi się, kurde, kończą. Berries się psują powoli. One mają mały termin ważności niestety, więc może ja znajdę swoją tratwę i polecim, kurde, może wezmę jeszcze tę pułapkę, skoro nie chcą się łapać, kurde. Wezmę tę swoją pułapkę i spróbujemy ją machnąć gdzie indziej. Zdecydowanie gdzie indziej. Dobra, tutaj będziemy trzymać. To znowu mam pełny ekwipunek. Kurka wodna? Gdzie jest moja tratwa? Czy moja tratwa była... Tu jest moja tratwa. Dobra, moja tratwa jest oznaczona na planszy. Teoretycznie powinienem spróbować może zrobić sobie kill off i trochę kamieni nazbierać, bo kamieni mam zaledwie dwa. A jestem ciekaw, czy... Walk to Limpet Rock. Czy ja mogę ten Limpet Rock zniszczyć? Spróbujmy, tylko nie mam miejsca. Z tego, co widzę. A, bo mam za dużo drewna, czyli mogę drewno zostawić w sumie. Spoko, jakoś przeżyję bez tego drewna. I spróbujmy zrobić sobie, proszę bardzo, kill off. Yeah! I spróbujmy, czy możemy... Możemy! Okej, tylko pytanie, czy jak go zniszczymy? Co z tego wypada? Wypada mnóstwo kamienia. Spoko, a nie sandstone, rozumiem, nie? To jest zwykły stone. Rocks nawet, żeby było ciekawiej. Robi się ciemno, czyli wydaje mi się, że chyba jednak... O, jednak wracają do tego schronienia swojego. Ja chyba jednak, że tak powiem, tutaj zostanę jednak na noc. O, proszę bardzo. No niestety nie mogę tego nitre trzymać ze sobą. Nitre zostawiamy na razie, w takim wypadku.
Może akurat odgrzejemy sobie te. O, nitrę zostawimy. Mówię, nie ruszaj nitrę, no kurde! Wilson! Weź się, no ogarnij, chłopcze. Dobra, tu potrzebujemy dwa logi. O, dwa logi? To oznacza, że gdzieś tutaj zostawiłem to drewno cholerne w którymś miejscu. O, potem sobie wezmę, to akurat będzie. Mam teraz, prawda? Pełny slot na logi. Nie takie logi, w sensie battle logi, czy game logi, czy cokolwiek innego. Przepraszam, tylko logi związane, jeśli chodzi o logi, w sensie, no, kurde, kawałki drewna. Można by powiedzieć. Czemu ja nie mogę teraz tego zbierać? Przecież wrzuciłem dwa zbędne logi sławy. Och, dobra, miałem berries tutaj podgrzać. Dobra, już ogarniam. Dobra, raz, dwa, trzy i cztery. Czy to przypadkiem nie będzie... Czy berries pieczone przypadkiem nie leczyło mnie również? Nie, nie leczyło, dobra. Okej. Najadłem się jagódkami, jest bardzo spoko, czuję, że jest fajnie. Chyba nie muszę wrzucać więcej rzeczy. Zaraz mi się zepsuje siekierka z tego, co widzę. Może sobie od razu zrobię kolejną siekierę. Okej. A ta siekiera... Dobra, spróbujemy zniszczyć jakieś drzewko jeszcze tutaj może. O! Wykorzystamy tę siekierę. Do końca. O, proszę bardzo, siekiera się zużyła. On od razu automatycznie wziął sobie drugą siekierę. Jest sprytny, jest mądry. Bo to w końcu Wilson. Mistrz nauki. I teraz co? Za dużo mam drewna. Wiem, że to zbędne. Szczególnie, że noc jest teraz krótka, no ale campfire powiększyliśmy, więc teraz spróbujemy znaleźć inną wyspę, jak tylko nam się ten dzień skończy. To ptak poszedł spać, zaraz zobaczymy, czy się uda go zniszczyć. Ha! Tak! Mam mięso! Whee! Udało mi się psaka? Ptaka dziuknąć. Okej, no i teraz pytanie brzmi. Czy ja to powinienem zjeść? Może powinienem zjeść. Eat. Wcale tak dużo mi nie daje samo mięso. Proszę bardzo, ten moment, kiedy mięso wcale nie daje mi tak dużo pożywienia, jakby mogło. No cóż, dobra, czy ta noc mogłaby się już skończyć? Świetnie, jestem zadowolony bardzo, jestem bardzo content z tego powodu. Gdzieś jakieś nitre chyba zgubiłem. Ale już trudno, jakoś to nie jest super potrzebna rzecz. Mam trochę jedzenia. Jeszcze w razie czego. Moja raft się jeszcze nie zepsuła. Co to jest w ogóle to? Row to muscles. I wonder if they are from Brussels. Muscles from Brussels. Jestem ciekawy, czy ja będę mógł potem zrobić coś. Mogę to zaatakować oczywiście. Czy będę mógł zrobić coś, czym będę mógł to wyławiać, na przykład jakiś, nie wiem. W sumie nie widziałem żadnej wędki, żeby było ciekawie. Tylko nie wiem, czy to przypadkiem nie jest gdzieś w survival. Jest fishing, no jest net. Aha, to jest net. Ale może taką samą możemy siatką coś tam robić teoretycznie. Chyba, że to jest gdzieś tutaj w Nautical na przykład, nie? Bo tu mamy, zobaczmy, co tam mamy dalej. Na przykład mamy Troll Net. A patient fisherman is rewarded. O właśnie, no widzicie. To może być to. Sea Trap. Pułapka jakaś. Proszę bardzo. Spyglass. Co się dzieje? Okej, jestem zamoczony. No tak, a w nocy będę marzł. Dobra. Czyli to taka w sumie rzeczywiście mechanika znana chociażby z Reign of Giants. On wprowadził właśnie mokrość. Mi się wydaje, że to Reign of Giants wprowadził. Tak, próbuję płynąć tam, gdzie widzę, że to są bardziej takie, jak widzicie, bardziej takie, no, te. Jest większa płcizna, mielizna, ale widzę, że tutaj nie ma żadnego, nie ma żadnej wyspy. Nie ma wyspy i to mnie martwi, że tutaj nic nie ma, jest pusto. Trzeba by się może przeteleportować bardziej na zupełnie inny kraniec, bo tu cały czas pływam wokół i nic. Więc może popłyniemy na wschód. A co? Tylko trzeba uważać na te fale. Prawda? Okej, mijanka groty, proszę bardzo. Żadna fala mnie nie... Żadna fala mnie nie złapie. Cała sala napitala, gdy mnie w natratwie moczy fala. Dobra, teraz pytanie brzmi. Tu jakaś ryba płynie. I znowu jest płcizna, mielizna. I co mogę zrobić z płcizną, mielizną? Nic! Ja po prostu mam nadzieję, że ona będzie mnie prowadzić gdzieś do jakiejś wyspy. Ale coś mi się to nie widzi. Zobaczmy, jak to wygląda. No nie widzi mi się to, więc... butelka! Zobaczcie, mamy message in a bottle. Wiadomość w butelce. Dobra, to może ten nitre gdzieś dropniemy. Okej, nitre mi nie było potrzebne, zobaczmy. Przeczytajmy. Jest jakaś wiadomość. Zobacz, to pokazuje nam X-a! Czyli tutaj jest skarb, to jest jakaś duża wyspa, bo ma tutaj drzewka jakieś, czy coś. Czyli tutaj mamy skarb, czyli wiemy, gdzie płyniemy. Płyniemy po skarb, moi drodzy. Tak, olewamy tamtą
przestrzeń na wschód, tylko właśnie, widzicie, dużo, to pływanie, to pływanie oznacza, że dużo czasu właśnie spędzamy na tym pływaniu i nic po drodze nie możemy zbierać. Dzięki temu mam w ogóle jeszcze pustą butelkę, żeby było ciekawiej. No, tylko mam już, mamy jakąś wyspę morze. Chwilowo nie jestem jakoś super głodny, więc to nie jest problem. Będę musiał zaraz pozamieniać chyba limpecy. Zobaczcie! Ej, to jest mega! Wow, kolejny typ biomu, zobaczcie, czyli takie miejsce, gdzie nie musimy w ogóle schodzić z tratwy, ale możemy od razu coś zbierać, na przykład dużo trawy tu jest, o! Mogę również z tego, co widzę, czopować to drzewo, tylko pytanie, co będzie inne drewno? I czy jak go zczopuję? Okej, okay. No tak, logi, a logi mi są niepotrzebne, Twixy są za to. No nie Twixy, tylko Twixy. No dobra, nie jest mi potrzebne to drewno, no. Weź Wilson, zostaw to drewno tu. Okej, okay, tutaj to nie tanie, to po prostu... O Jezu, to tak chyba musieli przewidzieć teraz w taki sposób musieli to teraz przewidzieć, wydaje mi się, twórcy, że będą musieli zrobić animację każdego przedmiotu, który jest w wodzie. Dobra, bo ja tutaj zaraz się odwróciłem i zaraz zgubię się, gdzie ja jestem. Okej, musimy płynąć cały czas na północ. Dobrze płyniemy? Dobrze obróciłem, na szczęście. Dobra, no to zbieramy oczywiście te trawy. O! Ale tutaj, zobaczcie, jest jakaś wyspa. No i chyba na tej wyspie zostaniemy. Co to jest? Sweet potato! Sweet potato, czyli słodki ziemniak. Słodki ziemniak. Nowa rzecz, moi drodzy. Nowa rzecz, tylko już zobaczcie ile tutaj tych sweet potato jest. Dużo warzyw, to mi się podoba, tylko nie chcę na razie zbierać, bo jak znam życie, to jak będę zaczynał zbierać te rzeczy... Co to jest? Egzamin Blue Mushroom. Okej, dobra, to są te. To są, no. Wiadomo, co to jest, nie? To jest, kurczę, grzyb, który będzie się pojawiał w nocy prawdopodobnie, albo w którymś tutaj porze dnia się pojawiają. Dobra, czyli mam tutaj trochę jeszcze zabawek. Tam widziałem, są jakieś, już chyba widziałem, pajączki. Więc chyba wydaje mi się, że to jest takie fajne miejsce, gdzie można by zacząć na przykład robić jakiś swój pierwszy obóz. Jakieś takie miejsce zrobić właśnie takie, gdzie można by się rzeczywiście tutaj zawekować na chwilę. Może nawet, żeby było blisko do tego miejsca, czy gdzieś tutaj byśmy zbudowali sobie jakąś mini bazę. Oczywiście przy wodzie, bo mam nadzieję, że woda nie przeszkadza i to będzie naturalne miejsce, gdzie nie będziemy nic gonić. Dobra, więc zatem, moi drodzy, zobaczmy. Science Machine wymaga... Nie wymaga złota? Electrical Doodad? Co to jest Electrical Doodad? Science Machine. Electrical Doodad robimy... A, to jest coś, co robimy ze złota i z kamienia. To coś takiego. To się coś zmieniło. Tego nie było wcześniej. Rainometer znamy. Lightning Rod znamy. Dobra, to jest coś takiego, co potrzebuje złota. No ale właśnie, jest mi potrzebne w takim wypadku. Mogę sobie zrobić coś takiego. Nie mogę sobie zrobić, niestety nie mam ani limestone, ani sand. Robi się ciemno, a ja chciałem zrobić sobie jakieś... No tak, science machine jest mi potrzebne, żeby zacząć w ogóle móc produkować deski. Skąd ja mam znaleźć, kurczę, powiedzcie mi, złoto? W takim wypadku nie mogę sobie złota zrobić. Znaczy, nie mogę sobie zdobyć złota. Idzie noc, zaraz się Butterfly Wings zmarnuje, więc go zjadłem, po prostu. Co się będę zastanawiał? Tutaj chyba nigdzie nie widziałem miejsca, gdzie mógłbym zostawić pułapkę. Ale mogę ją zostawić tak po prostu. Wiecie, w jakimś takim pustym miejscu. Bo tu zaraz będą wychodziły pająki! O, widzicie, są jakieś nowe typy drzew. Mogę w sumie wziąć maczetę. Zacząć ścinać dalej jeszcze tutaj. Cześć, pająku! No, nie mogę z tobą walczyć. No właśnie, czy ja mogę sobie zrobić na przykład jakiś kapelusz? Bo widzę, że kapelusze są też aktywne. Chciałem to właśnie sprawdzić, czy kapelusze coś dają. Okej, okay, straw hat, zobaczcie, z trawy. A tutaj mamy... A, garland, okej, to jest coś, co może nam zwiększać tutaj sanity, jak zbierzemy 12 kwiatków, więc to jest spoko. Okej, okay, no to możemy sobie zrobić taki... O, proszę bardzo, yeah! I teraz nasz Wilson posiada taki bajer w postaci czapki. No i teraz już, prawda... Przynajmniej będzie mu w nocy ciepło w głowę. Wydaje mi się, że będę musiał zacząć ciachać te wielkie kamyki z nadzieją, że z któregoś wypadnie złoto, żeby móc zrobić sobie właśnie coś fajnego typu Science Machine, żeby zacząć wreszcie wprowadzać pomysły naukowe w życie. Tak? Na razie nie tutaj, może rzeczywiście powoli powinienem myśleć też o zbieraniu kwiatków, skoro ich tutaj tak jest, ale widzicie, na razie zbieram dużo trawy. Trawa mi się przyda. Dobra, to teraz widzę, że mój żołądek zaczyna chrombolić, więc sobie ugotujemy, proszę bardzo.
A, miałem wam powiedzieć, że to są limpets. Znaczy nie, to widzieliście w sumie w opisie, tam w odcinku, że to są jakieś ślimaki, jakiś taki dziwny rodzaj ślimaków z okrągłymi muszlami, po prostu. Czyli wpierdzielamy ślimaki. Także bon appetit, roasted seaweed. A, to w ogóle jest już przygotowane do jedzenia. Dobra, to zobaczcie. On bardzo lubi chyba jednak te wodorosty, teraz już pamiętam, tralala, pamiętam nazwę, nie muszę się zastanawiać. Lubi wodorosty. Te wodorosty zaczną się też powoli już psuć, więc chyba sobie zrobię zapas wodorostów na później. I to jest mega spoko, bo zobaczcie, tymi wodorostami on się dobrze najada, więc wcale nie będzie chyba moim zdaniem duży problem ze zdobywaniem pożywienia. Po prostu czasami trzeba będzie się wyprawić na szerokie wody, prawda? I po prostu sobie... O, broda urosła Wilsonowi, proszę bardzo. Wyprawić się na szerokie wody i, prawda, ogarnąć motyw taki, żeby zebrać sobie te wodorosty, nie? Także, moi drodzy, mam nadzieję, że zacznę zdobywać tutaj gdzieś to cholerne złoto, bo jest słabo. Więc jeszcze ciachnę tutaj ten jeden kamyk i skończymy na dzisiaj odcinek, bo doszliśmy do dnia 5. Tak, trzymamy się dwóch odcinków na jeden dzień. A to mi tak zobaczycie, w sumie sami widzicie, że zrobiłem w ogóle masakrę, czyli 3 odcinki jednego dnia, ponieważ stwierdziłem, że Don't Starve jest tak fajny, że warto pokazać, dlatego odcinki będą częściej, tak, ale będą krótsze. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Zostawcie lajka, jeśli wam się film podobał, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. I widzimy się niebawem w następnym odcinku z Don't Starve Shipwrecked. Wielka piona, cześć!